Witam serdecznie wszystkich uczestników obchodów uroczystości z okazji Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Uroczystość rozpoczniemy hymnem państwowym. Baczność! Jeszcze Polska nie zginęła, kiedy my żyjemy. Co nam obca przewodzieła, żadną odbierzemy. Baczność nam prosi, ziemi polskie do Polski. Za twoim przewodem złączył się z narodem. Baczność nam prosi, ziemi Gmina Wisznice w tym roku Dzień Żołnierzy Wyklętych obchodzi bardzo uroczyście. Świadczy to o rekordowej ilości zawodników, którzy chcą wystartować w 12. edycji biegu Tropem Wilczym. Mamy aż na tę chwilę zapisanych 100 osób chętnych. Być może jeszcze ktoś się dopisze. Uroczystości rozpoczęliśmy właśnie mszą świętą. Po mszy świętej odbędzie się składanie oficjalne wiązanek tutaj przy pomniku w centrum w parku w Wisznicach. Potem odbędzie się uroczyste przeczytanie listu od pana prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy. List przeczyta wójt gminy Wisznice Piotr Dragan oraz wystąpienia zaproszonych gości. Następnie odbędzie się wystartowanie zawodników 12. edycji biegu Tropem Wilczym. A uroczystość dekoracją medalami oraz wręczenie bucharów odbędzie się na sali widowiskowej w Gminnym Ośrodku Kultury i Oświaty w Wisznicach. Współpracujemy ze szkołami. Klasa mundurowa z Liceum Ogólnokształcącego w Wisznicach czyni tutaj wartę honorową przy pomniku. Wśród osób, które tutaj zagościły, jest również 23 Batalion Lekkiej Piechoty, Batalion Zmechanizowany, Garnizon Biała Podlaska. Będzie również oddział konny Radzyńskiego Stowarzyszenia Kawaleryjskiego imienia rotmistrza Wincentego Zawadzkiego, Stowarzyszenie Lubelska Grupa Historyczna imienia Żołnierzy Wyklętych Lubelskich oraz nasze lokalne stowarzyszenie szemierniczo-konne Terra Felix. Tak jak widać, przewodniczący Rady Powiatu również tutaj jest, ale wiem, że na terenie całego powiatu radni, starosta również uczestniczą w tego rodzaju właśnie biegach. Jest to bardzo dobry pomysł, cieszę się, że jest kultywowany, a tym bardziej dzisiaj w Wiśnicach jest piękna pogoda, 100 osób zapisanych, więc myślę, że bieg będzie bardzo udany. Pan radny w tym roku nie biegnie? Nie, ja w tym roku nie biegnę. Nigdy nie biegałem, ale zawsze wspierałem, czy w Białej Podlaskiej, czy w Kodniu, czy tutaj w Wiśnicach. Trzeba znać swoje miejsce w szeregu. 55 lat, troszkę bolący kręgosłup, więc trzeba uważać na zdrowie, ale wsparcie mentalne, wsparcie tym, że jeździmy jako radni, więc myślę, że pokazujemy mieszkańcom, że to jest bardzo ważna rzecz, żeby pamiętać o żołnierzach wyklętych, żołnierzach, o których kiedyś polskie państwo po prostu zapomniało, którzy po skończeniu wojny dalej walczyli, a polskie państwo ich ścigało. Pozwólcie państwo, że odczytam list prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Andrzeja Dudy do organizatorów i uczestników 12. biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Szanowni państwo, obchodząc Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, oddajemy cześć tym, którzy po klęsce hitlerowskich Niemiec nie złożyli broni, lecz trwali w oporze przeciwko nowej czerwonej okupacji. Łączę się w hołdzie dla poległych za wierność ojczyźnie ze wszystkimi, którzy pielęgnują pamięć o ich bohaterstwie. Pozdrawiam osoby i środowiska zaangażowane w organizację 12. biegu pamięci żołnierzy wyklętych Tropem Wilczym. Wspominamy dziś żołnierzy drugiej konspiracji, tajnej struktury, która powstała 80 lat temu, na początku 1944 roku walcząca z Niemcami armia sowiecka wkroczyła na przedwojenne terytorium II Rzeczpospolitej. Nasi przywódcy byli świadomi, że tak zwani wyzwoliciele
chcą poddać Polskę władzy Stalina. W czerwcu ubiegłego roku pochowaliśmy szczątki Stanisława Soleckiego na tutejszym cmentarzu. Był to żołnierz niezłomny, zastrzelony w Szczecinie, na cmentarzu w Szczecinie. W tamtym czasie dałem słowo wojewodzie Lechowi Sprawce, że będziemy pamiętali o panu Stanisławie. Pamiętamy, ponieważ zarówno o Stanisławie Soleckim, jak i o innych żołnierzach niezłomnych, którzy spoczywają na naszym cmentarzu. O panu Rolandzie Szymańskim, Piotrze Sokołowskim i żołnierzu AK Kazimierzu Peruckim, dzięki któremu dowiedzieliśmy się o wydarzeniach wcześniej nieznanych w naszym środowisku, wydarzeniach z początku wojny. Pamiętamy, ponieważ po uroczystości udamy się na cmentarz i zapalimy znicze na grobach żołnierzy niezłomnych. Spotkaliśmy się tutaj, aby uczcić pamięć żołnierzy wyklętych. Ich losy były bardzo różne. Wszystkich ich łączyła miłość w sercu do ojczyzny. Ta miłość nie pozwoliła im patrzeć na to, co dzieje się w Polsce komunistycznej. Żyli w podziemiach, skazani na tułaczkę, wielu z nich było zamordowanych, straciło życie. Sejm w 2011 roku przywrócił im pamięć. Po pierwsze, chciałem bardzo serdecznie podziękować społecznikom, stowarzyszeniom lokalnym, panu wójtowi, społeczności całej gminy, że przyłączacie się co roku do biegu tropem wilczym, do biegu poświęconego żołnierzom niezłomnym, żołnierzom wyklętym. Tak jak było tutaj wspomniane w liście odczytanym przez pana wójta od prezydenta Andrzeja Dudy i również w wypowiedzi pani poseł, żołnierze niezłomni przez lata byli zapomniani i nazywano ich wyklętymi. Nawet sama forma Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych ma nam przypominać o tym, że chciano ich z historii wymazać. Pamiętajcie, szanowni państwo, że to prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński, zapoczątkował pamięć o żołnierzach wyklętych. I on nadał ton tej uchwale, która później została przyjęta przez Sejm, a później została podpisana przez jego następcę. W tym roku po raz 13 obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Ci żołnierze to polscy bohaterowie powojennego podziemia niepodległościowego i antykomunistycznego, którzy stawili czynny opór sowietyzacji Polski i podporządkowania jej ZSRR oraz narzuconym siłą rządom komunistycznym. Ich działania, tak zwana druga konspiracja, była kontynuacją tej pierwszej, wojennej. Zważając na skalę zbrojnego oporu, na kilkadziesiąt tysięcy oficerów i żołnierzy, którzy po zakończeniu wojny pozostali w oddziałach leśnych, całkowicie uzasadnione jest określenie ich działań mianem powstania antykomunistycznego.